do profesjonalnego testera okablowania, czy to miedzianego, czy światłowodowego. Tutaj mam na przykładzie firmę testerhire.co.uk. Ta firma mieści się na terenie Anglii i tutaj macie na przykład testery, które ona oferuje na wynajęcie, hire. I tutaj mamy Fluke DTX 1200 Network Tester. Tu mamy do kategorii okablowania 5E i kategorii 6. I tutaj widzimy, że to kosztuje 165 funtów na tydzień. Również mamy moduły do tego testera DTX 1200 do testowania przewodów lub kabli światłowodowych. Tu mamy multimode, czyli testuje przewody wielomodowe. Natomiast o długości fali 1310 i 1550 nanometra i w celu certyfikacji, czyli co jest bardzo ważne, na przykład jeżeli ubiegacie się u jakiegoś producenta, gwarancję. Tutaj macie do testowania i kosztuje on 155 funtów na tydzień. Oczywiście można też zadzwonić i się spytać, ile kosztuje na miesiąc. Dodatkowo macie single mode, czyli który kosztuje 185 funtów na tydzień. Tak jak widzicie, no, są to takie ceny, ale dlaczego warto na przykład tutaj macie na przykład kamerę termowizyjną 195 funtów na tydzień. Ale dlaczego warto się w ogóle w takiej działalności nie inwestować, czyli nie brać na przykład kredytu inwestycyjnego na firmę, aby to kupować? A to dlatego, że kontrakty, wiadomo, tak jak w biznesie, nie wiecie, jeżeli macie dobry kontrakt, to oczywiście na ileś setek tysięcy, to wtedy oczywiście, że się opłaca, ale pokażę Wam cenę, ile kosztuje DTX 1200. Tutaj mamy Fluke Network DTX 1200 i on kosztuje, tak wygląda, czyli to jest to. I tutaj, jeżeli chodzi o ceny, to one się kształtują w taki, że DTX 1200 Cable Analyzer, to mamy ceny tak około $8730. Jeżeli chcielibyście teraz mieć na Multimode Fiber, to macie ponad $13 000. Jeżeli chcielibyście mieć te dwa moduły na Multimode Single Mode, to już płacicie ponad $20 000, czyli ponad 60 tysięcy grubo złotych. Więc tak jak mówię, są to ogromne pieniądze. Oczywiście przeważnie dla ludzi, którzy rozpoczynają w tym biznesie, i możecie sobie zrobić certyfikację, jak zakładać, jak instalować, jak używać tych Fluke DTX-ów czy różnych profesjonalnych narzędzi, ale kupować własne jest czasami nieopłacalne, więc lepiej zapłacić te 165 funtów tygodniowo i jeżeli kontrakt opiewa na 2-3 tygodnie, to wtedy wiadomo, że taka godzina, taki dzień takiego instalatora, no bynajmniej w Anglii, jeżeli chodzi tutaj o ceny, to dzień instalacji kładzenia kabli przewodów światłowodowych to tak wynosi 250 funtów na dzień taki instalator i wzwyż. Natomiast jeżeli już testujecie, no to wiadomo, że to są kwoty za dzień po 600-700 funtów. Więc w tym momencie taki 165 funtów na tydzień to wydaje się mało kwotą w porównaniu do zysku, jaki osiągacie. Więc tak wygląda i tyle kosztuje wynajmowanie profesjonalnych testerów okablowania, czy to do sieci miedziowej, na kablach miedzianych kategorii 5E6 oraz do kabli światłowodowych Fiber Optics. Czyli to wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam tajniki, jak to wygląda od strony zakładania własnej firmy.